Hej, witam wszystkich z tej strony Razim i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Elden Ring, poradnik dla początkujących nie tylko. No i w ostatnim odcinku spaliliśmy złote drzewo, dotarliśmy do falu Mazuli. No i dzisiaj będziemy kontynuować tutaj właśnie eksplorację tego miejsca, tej ostatniej lokacji w grze. Myślę, że bardzo fajnej, dość ciekawie zrobionej, troszeczkę wymagającej tutaj od nas zręczności. Ale zanim właśnie tutaj coś się zacznie dziać, zaczniemy myślę z przytupem, bo zobaczcie jakie tu jest, oprócz tego, że wielkie tornado, to zobaczcie co będzie się działo tutaj, dlatego że tutaj... Zaraz zobaczcie ile tam jest smoków i zaraz jeden z nich do nas tutaj zleci. I będziemy musieli z nim stoczyć pojedynek. Będziemy musieli z nim zawalczyć. No zobaczcie, już leci. Także walczymy z nim. Także od razu zaczynamy mocno. Nie możemy tu oczywiście wezwać konia. Ło, a nas przysmażył. Ja się wyleczę. Może weźmiemy, wezwiemy swoją łzę na śladowcy, żeby nam łatwiej poszło. Okej, okay. Będzie rzucał. Dobra, udało się uniknąć. Ja bym sobie w ogóle wziął chyba mieczyk, który jest z krwawieniem, bo możliwe, że mu więcej zrobimy. Dobra. Ładujemy go. Dobra. Chociaż nie wiem czy... O kurcze, ale nas walnął. Nie wiem czy mu krwawienie wejdzie, ale zaraz zobaczymy. Jak nie wejdzie, to zmienimy z powrotem. No chodź tu, cię nie mogę. Chyba weszło krwawienie, bo dość dużo obrażeń dostał. Dobra, zionie ognie, mam nadzieję, że do nas nie doleci. Bijemy go po ogonie teraz. Dobra, gdzie on jest? Pikuje, dobra, udało się jakoś tego uniknąć. Okej, trzeba uważać, bo znowu będzie jakiś super atak. Okej, uniknięte. Wiecie, dużo robi tutaj ten smoczek, ale jakoś idzie powolutku. Dobra, wchodzimy mu na nogi, no i bijemy. Dobra, ja się tutaj oczywiście pod jego nogami od razu chowam. Kulturalnie, weszło krwawienie, dobra, teraz na pewno widziałem. Bardzo dużo obrażenia, także pięknie. No i zobaczcie, już ginie powoli. No i pięknie. Dość łatwo poszło, nie bez problemów. I dostaliśmy kamień kowalski starożytnego smoka. Czyli super. Kolejny przedmiot do maksymalnego ulepszenia. A w tym czasem kontynuujemy naszą przechadzkę dalej. No jak widzicie, tutaj tych smoków jest naprawdę dużo. I będziemy, można powiedzieć, walczyć też z największym z nich, z najsilniejszym. Ale to jeszcze... za pewien czas i wtedy też ulepszymy sobie tą igłę Mikieli do tego momentu, że będziemy mogli zniszczyć ten efekt tego szalałego płomienia, którego oczywiście jeszcze nie wziąłem, ale pokażę wam potem jak go wziąć i jak go właśnie, że tak powiem, zniwelować od razu. A teraz mamy kolejne ognisko i możemy znowu iść dalej. Ja się tutaj nie zatrzymuję oczywiście, tylko lecimy. Zobaczcie, mamy znowu tych przeciwników. Lecimy, póki nas nie zauważyli. Może tutaj się uda go zakraść. No, pięknie. A! No, nie do końca tak pięknie, bo chciałem go zbackstabować, ale może być. Tutaj zobaczcie w ogóle, jakby tutaj takie groby dla nich zrobione. No, spoko. Chowają ich, jak widzicie, ze złotą biżuterią. Ciekawe, czy tutaj jakieś nawiązanie... Szkoda, że tutaj właśnie nie ma jakiegoś nawiązania bardziej, o co tutaj chodzi, dlaczego oni ich tak chowają. No, ale trudno. Możemy tutaj sobie wejść na dach, ciekawe, czy tu coś będzie. Bo tak wygląda, jakby mogło tutaj coś się ukrywać. Na razie wygląda to tak. No spoko. Ciekawe mnie, czy normalnie pewnie też byśmy się tu dostali, także... Dobra, tylko sobie tutaj przejdziemy. Tak, tego załatwimy. O, piękny backstab. Żyjesz, nie żyjesz, dobra, jeszcze ten drugi. Dobra, podchodzimy. I to szczuropodobne coś załatwiamy. Nie żyjesz, nie żyjesz, dobra. Tutaj na drugą stronę się też dostaniemy? Też się dostaniemy. No zobaczcie, tutaj były jakieś takie schodki. Kurczę, może w sumie to byśmy się inaczej nie dostali. To może dobrze poszliśmy jednak. Okej, ten tam widzę razi błyskawicami. Ten jeszcze jakieś
Ma bumerangi. No spoko. To może tego z błyskawicami wpierw, co? Dobra. No i ten z bumerangiem, chodź tu. Dobra, raz, dwa, no i trzy. No i fajnie. I czego oni tak pilnowali? Wielkiej nagrobnej konwali. No okej. Czyli warto było tutaj, można powiedzieć, wejść. Teraz możemy sobie zaskoczyć na tego. Ała. Ale no stoi. Kurczę, jakie kombo zrobił fajne. No dobra, ale zabiliśmy go. Jeszcze jeden. Co ich tak dużo tutaj? Ja się może wyleczę. Raz, dwa, no i trzy. Ten w ogóle nas cały czas nie zauważył, co ciekawe. W ogóle sobie coś je. Teraz tylko dopiero. Teraz to już za późno. Kolego. Pięknie. No i gdzie my jesteśmy? Okej, to jest jakieś główne przejście, a my przeszliśmy stąd, tak? Tak jest, dobra. No to super, wróciliśmy na odpowiednie tory. Dobrze, wpierw wchodzimy tutaj. Byliśmy tutaj na górze, właśnie po tym dachu wchodziliśmy. Tu mamy też windę. Działa? No działa, dobra. To będziemy musieli tutaj zaraz wrócić. Bo jeszcze całej oczywiście lokacji nie zwiedziliśmy. Tak, bo tutaj gdzie my tutaj dojdziemy, muszę sobie, powiem wam szczerze, przypomnieć, bo nie pamiętam aż tak dobrze, co tu się działo. Aha, tutaj będą już te. Dobra, to jeśli pozwolicie, wrócimy się na górę. Tutaj na razie nie pójdziemy, pójdziemy w inną stronę. Znaczy no nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się tutaj poruszali, ale chciałem wpierw iść w tamtą właśnie stronę. Tutaj na pewno wrócimy do tych żygających przeciwników. Mamy run bohatera. Okej. Dobra, no to idziemy w takim razie z powrotem tutaj. Tutaj też głównie chcę przejść dlatego, żeby już przejść do jakiegoś, no, jakiegoś ogniska, żeby ci przeciwnicy się potem nie zresetowali. Kolejny przedmiot, złoty run, dwunastka, okej. Czy tutaj będzie sens iść? Wydaje mi się, że nie, bo tam już byliśmy. Teraz tutaj mamy jednego przeciwnika, go zabijemy. Zanim się w ogóle tamci skapną pozostali. Dobra, jeszcze ty, chodź tu. Ładnie. A ten jeszcze jakieś dzikie kombo robi. Ale wszystko na tarczę. Dobra, i go przebijamy. Ładnie. Jeszcze żyjesz. O ty, dobra, udało się. Modlitewnik starożytnego smoka tu jeszcze znaleźliśmy, no proszę. Dobra, czy tu coś jeszcze będzie? No chyba tutaj już nie. I tutaj zobaczcie, mamy ognisko. Hej, teraz mamy wybór, albo iść tędy, albo iść tamtędy. Tam w ogóle zobaczcie, kto już stoi. Nasz kolega, Aleksander. Czy jak tutaj pójdziemy, to go niedługo znajdziemy. Niedługo się do niego dostaniemy tak naprawdę. Dobra, to w takim razie chodźmy w tamtą stronę. Jeszcze. No jak już tutaj wszystko, że tak powiem, odkryliśmy, to będziemy mogli się tu teleportować, tych przeciwników już nie będzie, a my teraz pójdźmy tam w dół. Zobaczymy też, jak tam nam pójdzie, bo te żygające, powiem wam, bez konia są też, pamiętam, takie no dość niełatwe. Niełatwe były niełatwi przeciwnicy, dlatego że oni brali to, rzucali na nas, jak to się nazywało, to... wyleciało mi teraz z głowy, patrzcie. Rzucali na nas to, co nas zamieniało jakby od razu w kamień, coś takiego, zobaczcie, jest tutaj właśnie ten. Że nas zamieniało, no taką, o właśnie, klątwę, przypomniało mi się, że oni taką klątwę na nas walili, no i był potem problem. Na szczęście jakoś tutaj idzie ich wytrącanie z równowagi, ale jak będzie ich paru, to będzie ciężko. A tutaj możecie mi uwierzyć, że jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Że fajnie by ich to jakoś w miarę po kolei, nie wiem jak to się uda. Albo żeby spadł, to już w ogóle by było super.
No a to jest, spróbuję tak ich pojedynczo pozabijać, przynajmniej gdzie się da. Dobra. A, ci nas chyba jeszcze nie widzą, to chodźmy wpierw na górę. A tutaj też się dość mocno wzmocniłem. Trochę takich silnych przedmiotów użyłem, żeby nam jak na, żeby właśnie ich troszkę więcej bić. Wziąłem nam, aktywowałem ten wielki run na wyposażeniu, na przykład. Tamte cały czas... A tu jest, patrzcie, jeden na nas żyga. No już nas prawie zaraził. Dobra, bijmy go. Ja go nawet nie zauważyłem, przyznawam szczerze. Bo słyszałem właśnie, że coś tam żyga i tyle. Dobra, przebijmy go, żeby nam się życie odnowiło. Zobaczcie, tutaj jest drabinka. Też warto zapamiętać. Tutaj gdzieś przejdziemy, czy to już będzie tyle? Tutaj tyle. Można sobie zeskoczyć niżej. Tutaj coś jeszcze będzie ukryte dla nas? Chyba nie. No dobra, no to nie idziemy tędy, pójdziemy tamtędy. Skoczysz tu? Skoczysz. Dobra, pięknie. Mam chciał przez tą drabinkę sobie przejść. Żeby przejść przez tą drabinkę, musimy zabić tego. Chyba tak weźmiemy od góry może. Dobra. No i pięknie. Jak widzicie, nawet nie idzie tak źle na początku, tylko potem będzie troszeczkę gorzej. Tu jeszcze ile został? Tylko ten, dobra. Tu jeszcze, tutaj akurat piesek nie jest mi do niczego potrzebny, więc mam nadzieję, że uda się zabić wpierw tego. Dobra, ten piesek troszeczkę mnie zaskoczył, ale na szczęście jakoś sobie poradziliśmy. A, to po drabince teraz do góry. Najgorsze jest to, że dwie butelki musiałem aż tutaj zużyć na tą walkę. A nie chciałem też zabijać wpierw pieska, bo myślę, że jakbym tamtego puścił i by zaczął właśnie żygać tym swoją klątwą, no to by była duża szansa, że mógłby nas zamienić w kamień. Czy tam właśnie tą klątwę nam narzucić, jak zwał, tak zwał. No i byłby problem. A teraz tak to wchodzimy tutaj po drabince i zobaczmy, czy tutaj coś dla nas będzie. No na pewno będzie, znaczy by tutaj nic nie było, żadnego przejścia. Dobra, jest jeden jakiś przedmiot, to zobaczmy, co ty tutaj tak... pilnujesz. Może się uda ciebie zrzucić? Uda się, pięknie. Kamień kowalski 8. No na ten moment już żadne kamienie kowalskie mi się na pewno nie przydadzą, ale niech będzie. To możemy sobie spaść i przejdziemy dalej, dobra. No i zobaczcie, tutaj tylko jest ten problem, że tu jest jeden większy. Są dwa malutkie i jeden duży. Pamiętacie, ten duży był na, kiedyś tam bossem. Tam gdzieś na płaskowyżu Altus. A teraz znowu się z nim spotykamy, no i bez konia. Myślę, jak tutaj to mądrze rozwiązać, żeby nam to na pewno wyszło. Możemy oczywiście iść dalej. Ja może to miejsce wpierw ominę i rzeczywiście pójdziemy dalej. Zobaczymy, czy tu jest jakieś przejście. Cenny przedmiot, niby tutaj pisze. Tam oczywiście jest napisane, że był cenny przedmiot tutaj. No dobrze, tutaj nic nie ma. Z tej drugiej strony pewnie coś będzie. No jest ten żygający. Dobra, to podchodzimy do niego. No już zaczyna. No, zabijmy go szybko. Dobra, wybity z równowagi. Przebijamy go, żeby zregenerowało się życie. Super. I co on tak pilnował? Żwir. No bardzo cenny przedmiot. Rzeczywiście. Oczywiście żartuję, nie przyda nam się do niczego, ale niech będzie. No i teraz pytanie, jak my tutaj to rozwiążemy? No oczywiście trzeba tych maluchów wpierw załatwić, tylko pytanie, czy oni tak się dadzą, czy się wszyscy nie ruszą na nas. Można by tutaj próbować łukiem ich zestrzelić, no ale spróbujemy podejść. Dobra, tamto się nie ruszają, no to super. Aha, żartowałem, oczywiście, że się ruszają. To trzeba się troszkę odsunąć i to jakoś ich załatwić. No tego małego by było fajnie wziąć, bo on zamiast do nas podejść to żyga. A, mogą żygać na siebie, dobra, to może coś tutaj wykminimy w takim razie, żeby się załatwiły. O, ten już do nas podszedł. No zobaczcie, no coś tam dost...
Ja też mocno dostałem tym cholerstwem. A ja się tutaj schowam, wiecie? Bo tutaj nas nie powinno dosięgnąć. O właśnie, a teraz możemy załatwić tego. Ach, dosięgło nas. Dobra, załatwił go. Dobra, i teraz poczekamy chwilę. Bo został tylko ten duży. Poczekamy, aż nam się tutaj to zejdzie. No chyba sobie zażartujesz, no wiesz co? Chodź tu. Na tą wodę. Odnawiające piguły, czyli moglibyśmy ten... Kurczę, no. Ja muszę się schować, bo ja te odnawiające piguły sobie bym użył, żeby teraz zniwelować ten efekt. Tylko pytanie, czy mi się to uda. On też mocno bije, o dziwo. Dobra, to ja nie wiem, czy jakieś krwawienie by na niego nie weszło fajne. Się może schowam. I krwawienie by naprawdę tutaj, myślę, było w cenie na niego. No, gdzie ty poszedłeś? Tutaj jesteś. Ała, ale żeś wymyślił teraz. O, ładnie weszło. Oj, będzie nas złapał. Kurczę, myślałem, że to uniknąłem. To giniemy na hita, czy przeżyjemy to? No zjadł nas, niestety. No, szkoda, szkoda. Bardzo fajny atak, że na hita nas zjadł. Dobra, no to myślę, że spotkamy się już tutaj z powrotem w tym miejscu. Nie będę wam całej drogi pokazywał. No jak do niego dojdę, no to spotkamy się ponownie. Dobra, już jestem tutaj przy nich, także bierzemy sobie swoje tutaj nasze dusze z powrotem. Aktywujemy ruch ugroniczny, myślę. No i próbujemy wpierw załatwić jednego, potem drugiego, no i potem tego największego, najgroźniejszego oczywiście z nich wszystkich. Dobra, jeden zginął. No i teraz spróbujemy znowu wyczekać tego małego, żeby załatwił. O, ładne obrażenia, ładne mu weszły. Mam te piguły w razie czego też, więc teraz też jestem przygotowany. No chodź tu, podejdź tutaj ten mały. Dobra. Raz, dwa i uciekamy. No, zabijmy go w końcu, no. Dobra, trafiony, dobra. Ło, ło, ło. Ale no, sprawie... Dobra, piguła chroniąca, pięknie. Teraz miecz na krwawienie. No niech on tutaj pod... Niech... No i zaraz się z nim zabawimy, gdzie on jest. Ała, jeszcze tutaj nas walnęło to. No dobra. Dobra. Ładnie. Dobra, próbował nas złapać. Na szczęście byliśmy za nim, także spoko. Też nas to nie trafiło. O, pięknie. No, i teraz to tak wygląda, jak powinno. A nie podejdę do niego, a i tak zginie. No i super, o to chodzi. Też powinno wyglądać za pierwszym razem. Ale czasami się zdarza, że się nie uda od razu przeciwnika zabić, tylko trzeba parę razy popróbować. No ale koniec końców załatwiony. I co my tu mamy? Jakiś przedmiot tutaj był, czekał na nas. Dzwonek kulisty zbieracza konwali. No dobrze, także wracamy z powrotem tu, gdzie byliśmy, rozpadający się grób bestii. Chyba teraz z widokiem na burzę. To chyba jest nasza droga aktualna. Dokładnie tak. Weźmy sobie, odpalmy latarkę. Chodźmy, no piguły już nam się raczej nie przydadzą, także usuńmy je. No i lećmy dalej. Patrzcie, tutaj jest też przejście. No dobra, no to chyba musimy tu zaskoczyć. Tam widzicie, są przeciwnicy już. Jestem ciekawy, czy tutaj coś jeszcze będzie, czy po prostu tak, o, po prostu znaki zostawione, spoko. To już mamy pierwszych przeciwników. Takich szkieletowych tych szczurów, można by powiedzieć. O, chciałbym go trafić, żeby go załatwić, dobra. A,
ten spadł, to mamy po problemie. Jak widzicie, naprawdę dużo ich bijemy. Nie są oni jacyś super problematyczni, także jakoś to idzie do przodu. Ten to nie wiem, na co patrzył nawet. Tylko trzeba uważać oczywiście jak zwykle na łuczników. Oni zawsze są problematyczni. No, dobra, chociaż troszkę kłamałem, aż tak dużo to oni nie biją, ci łucznicy. Dobra, no i pięknie. Tego to już w ogóle połowa ciała spadła, to ja nie wiem jak on się odnowi. A jakoś dał radę. Jejku, więcej was tu nie było. Dobra, raz. Dwa, no i teraz go jeszcze hop, załatwiamy, dobijamy, okej. Idźcie, tutaj jesteś, spoko, to chodź tu. Spoko, załatwiony. Dobity. Teraz jeszcze sobie skoczymy po przedmiocik. Ponury kamień kowalski, siódemka, okej. Tutaj chyba trzeba będzie przeskoczyć. No i dobra. Gdzie teraz? Tutaj w dół. Tak jak ten duch przed nami. O, to już widzicie, w nas strzelają chłopaki. Że trzeba troszeczkę uważać. Chociaż to jest bez przesady, te strzały dość wolno lecą, także łatwo wyminiemy. I tutaj zobaczcie, mamy dziurę, w którą możemy wpaść, a możemy też iść tędy. To chodźmy może na razie tędy. Tutaj już mamy zwykłego przeciwnika, a nie tego szkieletowego. A nie, jednak szkieletowy. Dobra, spoko. Już myślałem. Oj, dobra, załatwiony. Czy go też trzeba dobić? Też go trzeba dobić. Dobra, gdzie ten łucznik jest? A tam nas jeszcze jakoś dosięga. Okej. Tutaj mamy kolejny żwir. Okej, no i chyba musimy iść w tą dziurę i tak, bo tutaj nie widzę żadnego przejścia. Jeszcze jeden. Ten też dość silny, ale go przebijemy od tyłu, może jakoś tutaj pójdzie. I jeszcze raz. Super, załatwiony. No i dobity. No i tak, mogliśmy wpaść w dziurę, a możemy też iść tędy. Kurczę, kusi, żeby tam w tą dziurę wpierw pójść. Chyba, że przeskoczymy tutaj. A, tylko stąd już raczej nie zeskoczymy. No dobra, wiecie co, ja pójdę dołem. Trochę to ognisko, że tak powiem, na razie mnie nie interesuje, bo mamy i tak 13 potek, a jestem... A tutaj jakieś przedmioty można zawsze fajne dostać, więc tak też zróbmy. A jako, że to ostatnia lokacja, tutaj naprawdę zazwyczaj te przedmioty mogą być dość fajne. Ten spadł. Okej, tutaj mamy kolejny kusznik. Kuszników zawsze miło załatwiać. Mogłem go zbackstabować, ale mam wrażenie, że tak będzie szybciej, bo nie będzie animacji. Czy tak zrobimy? Co, i tutaj mogę przejść? No to idziemy oczywiście. Skaczemy. I co, i dojdziemy do tego pewnie drugiego kusznika tutaj zaraz. Spoko, spoko. Dobra, długa ta drabina, ale powoli się wspinamy. Gdzie no, smoków a smoków. No na szczęście tutaj z dużą ilością smoków nie będziemy walczyć. Także spokojnie. Tak naprawdę jeszcze z ich szefem i jeszcze tutaj będzie jeden taki. W ogóle, bo zobaczcie jak sobie tutaj słodko zwisają. Pewnie weźmiemy przedmiot, to zaraz zlecą. Albo i nie, na dziwo. No spoko, ja nie narzekam. Nie muszę zlatywać. Teraz pozlatywały, jak ja już stąd idę. Trochę za późno. No i dobra, możemy iść dalej. Naprawdę, to tutaj już do ogniska. No i mamy je. Bo tutaj tak patrzę, że już chyba nic więcej nie będzie. No niby jest jeszcze jakiś przedmiot. No to dobra, pójdźmy tam. Chyba się nie powinniśmy zabić, co? No chyba nie. Bo tu jeszcze ta strona nam została. No jest jakiś przeciwnik większy. No, ten akurat trochę bije, ten kościak. Ale my też trochę bijemy, także na spokojnie go załatwimy.
No i dobra, mamy to. No i czego ty tak pilnowałeś? Złotego runu, dwunastki. No, spoko. No dobra, tu możemy zejść niżej. No to schodzimy. Zobaczymy, co tutaj jest tym razem ukryte. Tam na górze mamy ognisko odblokowane w razie czego, więc spoko. Zobaczcie, inny przeciwnik już. Ci rycerze z powrotem wracają. Jak coś to. Ja chyba wolę jednak ich niż tamtych przeciwników, tamtych kościaków, tych przynajmniej tych silnych kościaków. Kościako szczurów właściwie, no a ci to jako tako idą. Łuk runiczny się zawsze też teraz przyda. Wcześniej w ogóle tych przedmiotów nie używałem, ale teraz już jest taki element, kiedy mamy tego dużo i można tego używać, bo wcześniej też nie było aż tak silnych bossów jak teraz. Teraz się na pewno przyda. No i mamy kolejnych przeciwników, oni nas nie widzą, także od tyłu. Pyk, pyk. I dwa silne ataki je kończą. A, ten się jako dobronił. No to go zwykłym dobijemy. No i tutaj mamy jeszcze kolejnego. Też nas nie widzi, ten ma za to dwa miecze. No ale chyba nic mu nie pomoże to. Chociaż, no zobaczcie, trochę ma więcej życia, ale i tak padł. No spokojnie. I mamy prochy człowieka bestii z Azuli. No fajna sprawa. A i teraz tutaj możemy zeskoczyć, tak? A, jeszcze jeden, chodź tu. No i jeszcze raz. No i ładnie. Okej, stamtąd przyszliśmy. Ten przyszedł chyba stąd. To jeszcze jeden przedmiot. Ponury kamień kowalski dziewiątka. No i fajnie. No i dobra, no i chyba tędy nam tylko zostało przejść. Poskaczemy. No i let's go dalej. No i zobaczcie, mamy kolejne ognisko. Że idziemy. No i pytanie, czy ja w dobrą stronę idę. Mam taką nadzieję, no w końcu ognisko nam jakby dobrze pokazuje. Mamy przyzwanie. Dotknij złotego znaku przyzwania. Ktoż to jest? Bernhal Odszczepieniec możemy tutaj przyzwać, czyli tu będzie walka. A już mogę wam powiedzieć, że kojarzę to miejsce. Ale zanim tu przejdziemy, chodźmy też z góry. Zobaczmy, gdzie z góry przejdziemy. Z ciekawości, bo tak to, tak to przeszliśmy dołem, a wiem, że tutaj się dołem, górą też da jakoś. Na pewno się da górą też tutaj przejść, prawda? Tutaj coś będzie? Jest jakiś przedmiot, spoko. Złoty run. O, bo zobaczcie, ile tutaj jeszcze jest przeciwników. Czyli zobaczcie, na walkę z bossem będzie chyba można w ogóle dojść jakby z dwóch różnych miejsc, tak mi się wydaje. Bo ja kojarzę, że ja zawsze tędy chodziłem, nie tamtędy. To spoko, śmiesznie. Tutaj wystarczyło chyba zabić tego przeciwnika, tutaj tego drugiego i tutaj też będzie walka z bossem. Chociaż stamtąd oczywiście będzie bliżej. Tak, 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 bo kojarzę te miejsca już dość dobrze, bo tutaj z tym bossem walczyłem wielokrotnie akurat. Uważam, że jest taki dość trudny nawet. Znaczy, może nie taki trudny, po prostu za pierwszym razem jak się z nim walczy, to może rzeczywiście jakieś tam problemy robić. Teraz mam nadzieję, że jakoś go już sprawniej pokonam. Szczególnie, że już wiem mniej więcej taktykę na niego. Hełm wypędzonego rycerza, no fajnie, fajnie. Teraz możemy iść prosto, możemy iść w prawo. Chodźmy w prosto wpierw. Tam na bossa się chyba schodziło w dół, z tego co kojarzę, ale... Chodźmy, zobaczmy, co tu wpierw jest. No i dobra. Aha, tutaj jest przejście tylko do przedmiotu. Będzie, dobra, fajnie, fajnie. Zabijamy tego. I dwa mocne ciosy powinny... A nawet jeden wystarczy, bo spadł. No i fajnie. Klucz kamiennego miecza. No nie wiem, po co nam te klucze. Mamy ich naprawdę od groma. Ale jak dają, no to... To oczywiście bierzemy.
Teraz to nie wiem, czy nam się choć jeszcze jeden ten klucz przyda, no, bo już to nie wiem, czy będzie w ogóle jeszcze jakaś jaskinia po drodze. Ale może się przyda, może, może kto wie, nie wiem. Może zobaczymy. Dobra, czas w takim razie iść na bossa. A będzie to duet, tutaj w ogóle mamy już przejście dalej, tu będzie tak naprawdę koniec tej lokacji. Także no widzicie, długa nie jest, można by powiedzieć, skoro już widać jej koniec. A teraz idziemy na pewien duet, który jest okropny, szczególnie jak gracie za pierwszym razem, myślę, że no nie jest za fajna walka z nim. Ale zobaczymy, jak mi teraz pójdzie, taktykę mniej więcej znam. Także zobaczmy, czy tutaj jeszcze czegoś nie ma fajnego. Tutaj jest jeszcze przejście boczne. Przejdźmy wpierw wszystko, żeby tu już potem nie wracać. O, patrzcie. A tu mi, tutaj coś go nie trafiłem. Aż dziwne. Rękawice wypędzonego rycerza. Ej, ty tutaj przejdziesz? Przejdziesz, okej. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. No i koniec. My też tędy przejdziemy w takim razie. Bo tutaj oczywiście wszędzie jest ta komnata. Ta komnata jest oczywiście właśnie... No, tutaj będziemy walczyć z tymi bossami, no i myślę, że to już chyba jest odpowiedni moment, żebyśmy tu weszli. Także zobaczcie, co to będzie za duet. A to będzie duet boskiej skóry. Czyli... No... Był jeden bardzo taki trudny. Walczymy z tą dwójką. Walczymy z tą dwójką naraz z tymi bossami. Ja sobie w ogóle tutaj zmienię jedną rzecz. Bo tutaj krwawienie na nich jest świetne. I walczymy. Tak naprawdę nieważne, którego bijecie. Bo tutaj musicie im zbić po prostu cały pasek życia, bo oni nawet zginą tutaj. I tak się odnowią zaraz, więc. Dobra, odsuwamy się. Ja polecam wpierw zabić tego, tak jakoś wolę. Dobra, załatwiony. No jeszcze drugi. No i będzie robił toczonko. Tutaj można fajnie toczonko zablokować, bo on się łatwo zatyka na tych rzeczach. Także warto tutaj wskakiwać i poczekać, aż skończy się w końcu toczyć. No, nasza łza niestety nie wie o tym, także no, trudno. Będzie próbować podchodzić. Oj, teraz mamy... Patrzcie, jak łatwo. Dobra, i teraz mamy chwilę przerwy. I zaraz oni przyjdą ponownie. Widzicie, już się ten jeden odrodził. I tutaj trzeba go naprawdę szybko nawalać, bo zaraz przyjdzie też ten gruby. Dobra, bijemy go, bijemy, bijemy. Patrzcie, jeszcze przeżył. Dobra, no i mamy go i czekamy na kolejnego. I wrócił. No i tutaj nawet nie trzeba go zabijać. Wystarczy, że naprawdę to życie skończy się im. Oj, patrzcie. I teraz zginął. Także niby duet, a tak naprawdę z czteroma trzeba walczyć. No i dostaliśmy dzwonek kulisty górnika Kowala. I popiół wojny tornado czarnego płomienia. No i naprawdę ja za pierwszym razem jak walczyłem tutaj, to miałem ogromne problemy z tym bossem. Ale jak widzicie, da się go łatwo pokonać, nie było tak wcale źle. Może aż wyglądało to za łatwo. No ale no, za pierwszym razem wcale tak łatwo na pewno nie jest. Pójdźmy sobie w zręczność. No polecam wam ogólnie krwawienie, łza naśladowcy, zabić wpierw tego chudszego, tego takiego wyższego, chudszego. Tutaj wrócimy się do tego ogniska, co tutaj było, spoko. I potem brać tego drugiego. No i warto właśnie, jak on się toczy, to sobie wskoczyć na te... filary. Oczywiście musi wpierw tego filara rozwalić. A, teraz one się zresetowały. No i wtedy z tego filara on się skończy kręcić i możecie go bić dalej. No i ważne jest, żeby jednak trochę się śpieszyć w tej walce, bo oni się często odradzają, musi być ich dwóch. I dobrze, zobaczcie, tutaj mamy przejście dalej, będziemy ruszać w dalszą część tej lokacji. Także no, tutaj chyba mamy... Tak, tutaj się będziemy kierować, bo tutaj widzicie to przejście, tutaj będzie walka z bossem. Tam nie wiem, czy widzicie w ogóle jeszcze strażnika złotego drzewa, także jeszcze będziemy musieli z nim zawalczyć. No a tymczasem myślę, że będziemy sobie kończyć ten odcinek, no ruszymy tutaj dalej.
Tutaj będzie jeszcze wiele, jak widzieliście, tam był ten Aleksander, także jego questa postaramy się skończyć. Myślę, że będzie w ogóle tutaj ciekawe, dość ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o jego właśnie misję poboczną. No i będziemy starali się pójść dalej. Tutaj jeszcze czeka nas naprawdę dużo rzeczy, mimo że wydaje się, że to jest tak blisko. A jak widzicie, tutaj jednak ten fragmencik trzeba przejść. Tutaj jeszcze będzie jeden naprawdę super boss do zabicia. No i finalny boss tej lokacji też myślę, że jest świetny. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę. Zostawcie lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam na inne serie na moim kanale. No i to tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Na razie. Hej.